Emil, dzisiaj 3 punkty z jednym bonusem. W wywiadzie przedmeczowym mówiłeś, że w związku z tym spotkaniem masz dobre nadzieje, bo w Gorzowie czujesz się dobrze, co szczególnie pokazywałeś w poprzednim roku w zawodach młodzieżowych. Co dzisiaj się stało, że nie poszło? No myślę, że każdy zadaje sobie te pytania, czemu dzisiaj nasze drużynie nie poszło i przy okazji mi, no nie wiem, będzie trzeba to wszystko przeanalizować na spokojnie i za tydzień mamy mecz u siebie z Gdańskiem i mam nadzieję, że pokażemy, że umiemy się zarządzać. Widzę, że podziękowaliście kibicom na trybunach, przyszliście i grobowa cisza praktycznie w waszym boksie, siedzicie podłamani. Jak ta porażka wpłynie na wasze morale? No na pewno jesteśmy troszkę podłamani, ale to jest dopiero pierwszy mecz i no powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się takiego lania tutaj. Chcieliśmy pojechać lepiej niż w zeszłym roku w playoffach, no nie udało się to nam. Mam nadzieję, że u siebie odrobimy to. Matej, bardzo dobry występ dzisiaj, choć w jednym z biegów nie poszła taśma nierówno. Zauważyłeś to? No właśnie zauważyłem, bo to było nie fair i ja właśnie odpuściłem gaz, nie? Z pierwszego pola, ale później pojechałem dalej, bo widziałem, że nie ma czerwony świat, nie? Ale tak w ogóle, no, nie mogę powiedzieć, że było dobrze, było takie średnie, nie? Liczyłem na trochę więcej punktów, ale bo miałem dobrą formę i wszystko grało, tylko no byłem trochę, kilka rzeczy mnie zaskoczyło z ustawieniem i z silnikiem, także no za następne zawody chyba wiem tutaj w domu, jak to trzeba, żeby wszystko grało i najważniejsze, że dużo wygraliśmy. Drużyna się dobrze czuje, każdy z nas jest mocnym punktem drużyny i to jest najważniejsze, myślę. No właśnie, wysoka wygrana. Spodziewaliście się tak wysokiej wygranej? Początek sezonu nigdy nie wiesz, nie? Tylko byliśmy w dobrej dyspozycji, każdy bardzo dobrze przygotowany i to się okazało dzisiaj. Może turniej był taki, jak powinien być, jak zwykle, ale daliśmy radę i z tego się trzeba cieszyć, no? Dla kibiców, dla fanów i w ogóle dla klubu, nie? W poprzednim sezonie z Nilsem Iversenem byliście jedną z najlepszych par w Ekstralidze i dzisiejszy mecz pokazał, że w tym roku będzie podobnie. Dobrze wam się współpracuje. I tak się trzymasz dalej. No, nic innego. No, dzięki. You've got Max today, Nils Christian Iversen show, we can say. I saw you're feeling good on the track. Yeah, I feel really good. I think all this season, the way it started, it's been really good. Have quite a few meetings now, you know, have some good sparring meetings, had some pretty good meetings in England as well. So everything is pretty good so far. I'm happy. Your condition seems to be better than in last year. Would you agree? Yeah, I will agree. I think I told you that also when we speak before the season. You know, I was hoping to improve a little bit more than I did last year. So this is good so far, but I have to keep it going. What about cooperation with Matej Żagar? Both of you look very good on the track. Yeah, it's good. I think it was good last year as well. You know, we both get a lot of points, and this is good. So, you know, we just have to keep focused and keep doing what we're doing. So then I think it will stay good. Thank you. Thanks. Michael, your first 2 hits was very good, but you were riding today only 3 times. Why? I don't know. I felt that I did really good. I missed the last on my third heat a little bit in the gate. I missed like this in first corner, but I felt all the heats I was watching, nobody made it from gate one. And I felt that I was fast, the engine was running really good, team was working good, so actually I don't get why I didn't get my fourth heat, because I felt I could make it, no problem. In my third heat, I also let Gollop pass so he could see if he could do anything, but he couldn't need us, so I don't know what to say. What about atmosphere in your new club? It was quite good. Felt that the people was working quite good together, and I made good. Of course, you're getting a little bit disappointed when you don't got all your heats. I'm riding and I want all heats every time. I want 5 heats. I just want to make my best, and it's hard when you feel that you made good and you don't get the racing, you know. So just have to make better next time, and then I'll make 5 heats. How did you feel racing against your last club, Toruń? What
How did you feel racing against your last club, Toruń? I wasn't thinking about it, to be honest. We have to meet everybody, and for me, it doesn't mean that much. I just have to go out and make the points every meeting. So, Adrian, zwracam uwagę przede wszystkim na świetną końcówkę tych zawodów, bo dwa ostatnie biegi pojechałeś bardzo dobrze. Nagle dopasowaliście się do tego toru i w ogóle cała drużyna jechała dobrze pod koniec. Dlaczego dopiero tak późno? No dokładnie. Gratulacje dla Gorzowa, przeproszenie dla kibiców z Torunia. No naprawdę rok temu też mieliśmy tutaj ciężkie zawody, nic nam nie pasowało. W tym roku pierwszy mecz ligowy, taka też duża niewiadoma, bo nie wiadomo co zrobić i co będzie dobre, bo nie było żadnego punktu odniesienia po zeszłorocznym starcie. Ja żonglowałem motocyklami, jechałem na trzech motocyklach, później dopiero w końcówce złapałem, o co chodzi i jak się tutaj dopasować, i dlatego ta końcówka była lepsza. Szkoda, że tak późno, też z drugiej strony lepiej późno niż wcale. No ja jeszcze pracuję też nad wszystkim, myślałem, że troszeczkę to łatwiej pójdzie, ale ten sprzęt w Polsce do końca nie jest jeszcze tak dograny, jakbym chciał, i do końca ja jeszcze też nie wyciągam z niego 100%, bo nie jeździłem tyle na takich torach, by umieć go dopasować w 100%, więc to nie jest tylko wina tego, że coś jest źle ze sprzętem, tylko po prostu ja nie do końca go dobrze dopasowuję, a udało się pod koniec, więc to jest chociaż taki plus i trzeba pracować dalej i ostrzegać się takich błędów. Jaka atmosfera w zespole po tej porażce? Bo widziałem, że tutaj strasznie cicho było po zakończeniu spotkania. No, ciężko, żeby była jakaś wielce optymistyczna. Tak naprawdę wiedzieliśmy, że będzie ciężko w Gorzowie, bo rok temu również było ciężko. Myślę, że następnym razem będzie już nam troszeczkę łatwiej. Przegraliśmy, jest to pierwszy mecz. Trzeba spiąć się i jechać dalej. Tak naprawdę jeszcze nic nie jest stracone, to jest pierwszy mecz i każdy z nas jeszcze potrzebuje też troszeczkę zawodów i objeżdżenia, by wiedzieć, jak dany silnik reaguje i po prostu wykrzesać z niego za każdym razem 100% jego możliwości, bo było widać, że już innych jakichś motocyklów nie wiadomo skąd nie ściągnęliśmy, tylko pozmienialiśmy ustawienia, szukaliśmy. Może troszeczkę to długo nam zajęło, ale później ta jazda wyglądała lepiej, bo początek, to nie ma co ukrywać, to była jedna wielka rozpacz.